Centrum dzielnicy Piaskowa Góra nadal zmienia swoje oblicze. Właśnie kończy się remont pawilonu handlowego przy ulicy Głównej. Jeszcze do niedawna pawilon będący pod zarządem spółdzielni mieszkaniowej Górnik odstraszał swoim wyglądem. Jego otoczenie w ostatnich latach znacząco się zmieniło, więc i ten budynek nie mógł pozostać w tyle. Remont, który dobiega już końca, kosztował zarządcę około 500 000 zł. Przystąpiliśmy do elewacji od strony czołowej i bocznej. W zasadzie elewacja pierwszego piętra już skończona, robimy w tej chwili na parterze. Dodatkowo została wymieniona kostka na kostkę bryłkową. Poprzednia już była w złym stanie technicznym, co utrudniało klientom tutaj korzystanie i chodzenie. Dlatego została wymieniona. Jeszcze mamy zamiar wyremontować na pierwszym piętrze również podłogę. Będą tam przyklejone płytki ceramiczne w miejsce dotychczasowego lastryka, które jest w wielu miejscach popękane. Także myślę, że gdzieś do końca listopada powinniśmy zakończyć te prace. Planowaliśmy wcześniej, że będą w połowie października, niemniej jednak doszły dodatkowe prace, między innymi na tym pierwszym piętrze. Jednym z elementów szpecących pawilon były chaotycznie rozwieszone reklamy. Zarząd spółdzielni zapowiada, że to również się zmieni. Chcemy, żeby było ujednolicone, żeby tam były takie moduły reklamowe, że każdy będzie mógł wykupić moduł reklamowy o odpowiednich rozmiarach, odpowiedniej wielkości i dostosować go do, że tak powiem, swoich potrzeb, ale żeby to miało ręce i nogi, żeby to wyglądało ładnie i estetycznie, żeby nie było takiej samowolki, jak była do tej pory. Zapytaliśmy Wałbrzyszan, co sądzą o nowym wizerunku pawilonu, który od dawna był nieodłącznym, choć niekoniecznie eleganckim elementem krajobrazu tej części miasta. No jest piękny, jest ozdobą, proszę pana, tutaj całego centrum Piaskowej Góry i myśmy oczekiwali tutaj mieszkańcy, że wreszcie zmieni się tutaj cały wygląd centrum Piaskowej Góry. No w związku z tym raczej tak, jak będzie skończony, to on będzie taką ozdobą też centrum. Chyba taki, jaki był. Nic się nie zmieniło, to jak był nowszy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Co, znaczy robią często, bo tutaj te gołębie narobiły trochę, nie? Bałaganu. Ale teraz likwidują te gołębie, tam jakieś tam zabezpieczenia robią. No to chyba jeszcze nieukończony remont, nie bardzo. Nie w moim guście ten kolor bynajmniej. Nie, no on chyba nie jest wyremontowany, bez przesady. Dla mnie to nie jest robione, powiem szczerze. Góra, powiedzmy. Tak, ale nie podoba mi się generalnie. Kolor jest taki fajny, fajnie wkomponowany w całe osiedle, także osobiście mi się bardzo podoba. W ogóle jestem zakochana w Piaskowej Górze. Władze spółdzielni zapowiadają, że w następnej kolejności w przyszłym roku zajmą się remontem pawilonu po drugiej stronie ulicy.